Cześć. Pracując od dłuższego czasu jako ekspert zewnętrzny Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, mam do czynienia z przygotowaniem materiałów do edukacji polskich przedsiębiorstw w zakresie cyfryzacji. Czyli firmy, które chcą przygotować się do cyfryzacji, zastanawiają się, co powinny zrobić. Zauważyłem, że powstaje bardzo dużo informacji, jak to zrobić, ale w niewielu miejscach można znaleźć dokładny plan, dokładną mapę, jak to naprawdę wygląda. Droga do cyfryzacji jest długa, kręta i bez gwarancji powodzenia. Tak się mówi. Przeczytasz mnóstwo informacji o tym, że trzeba wyeliminować marnotrawstwo, ustandaryzować procesy, opisać je. No i wtedy możesz dopiero zastanowić się nad tym, jak scyfryzować je, jak Twoje przedsiębiorstwo może funkcjonować w rzeczywistości cyfrowej. No ale co to naprawdę znaczy wyeliminować marnotrawstwo? Jak się standaryzuje te procesy? Jak się je opisuje? Jak to dokładnie wygląda? Tego, mam wrażenie, nikt już nie pokazuje. Ja postanowiłem odpowiedzieć na te pytania, zapraszając do współpracy firmę Dobroplast, do takiego rocznego projektu. W tej firmie, w Dobroplaście, wraz z zespołem, który będziemy dobierać na bieżąco, będę pracował nad wyszukiwaniem marnotrawstwa, nad standaryzacją produkcji, nad eliminacją występujących problemów, nad rozwiązywaniem tych problemów. Naszym celem, chciałbym powiedzieć, że będzie podniesienie wydajności, być może poprawa jakości, być może efektywność, podniesienie efektywności procesów. Ale dziś tego nie wiem. Przede wszystkim przygotujemy się do tego, żeby pracować w dobrej atmosferze, skutecznie, efektywnie i cały czas się doskonalić, a nie gasić pożary, jak to bywa w wielu firmach. I to jest najlepsza wiadomość. Ciebie również zapraszam do tego procesu. Przez najbliższy rok będziesz mogła śledzić postęp w tym projekcie. Ja nie wiem, czy nie popełnimy błędów, ale może to jest o tyle ciekawsze, że będzie to wszystko widać na bieżąco. To nie jest tak, że będziemy mówić, że zrobiliśmy to, to i tamto, zadzwoń po referencję, tylko na bieżąco będziemy pokazywać, jak pracujemy z klientami. Wystarczy, że będziesz śledzić moje media społecznościowe. Tam będą wyniki, postępy prac na bieżąco, być może błędy, tak jak powiedziałem. Zobaczysz po prostu, jak to naprawdę wygląda, jak naprawdę wygląda taki projekt wdrożeniowy z wykorzystaniem różnych narzędzi, różnych podejść, takich, które akurat będą nam potrzebne i przydatne do tego projektu. Pokażę Ci przede wszystkim, jak używać rozsądku. Nie książkowo, nie sztampowo podchodzić do rozwiązań, tylko jak używać rozsądku tego, który masz na co dzień w głowie. Żeby obserwować ten projekt, to pamiętaj po prostu, żeby dołączyć w mediach społecznościowych LinkedIn, Facebook i przede wszystkim zasubskrybować mój kanał na YouTube. Ten właśnie, na którym to oglądasz. Ja nazywam się Tomasz Król i od ponad 20 lat pomagam dyrektorom i właścicielom firm zarządzać rozsądnie, realizować założone cele i generować dzięki temu oszczędności. Do zobaczenia.